Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Dar Aregor i dzisiaj zamiast normalnego odcinka omówimy sobie postacie w Valkyrii. Postacie będą się trochę różniły niż od ostatniego odcinka, ponieważ znowu zapomniałem zapisać gry i znowu musiałem siedzieć i losować postacie, tak żeby były najbardziej podobne do tych z poprzedniego odcinka. Udało mi się zbierać taką kompozycję, jaką przed chwilą zobaczycie, więc mam nadzieję, że się wam moje tłumaczenie spodoba, chociaż nie jest do końca perfekcyjne i w razie błędów jakichś proszę pisać pod komentarzem, wtedy już ja się postaram wszystko poprawić. Ale dobrze, zapraszam was do oglądania. Pierwszą postacią, jaką sobie omówimy, jest to Walking Gunter, czyli nasz główny bohater Valkyrii. I zaczniemy od potencjałów osobistych, czyli pierwsze to jest Natural Love, czyli będąc wokół natury, jego umiejętności rosną, czyli już wiem, że musimy nim przebywać w zarośniętych terenach. Drugą jest Calm Heart, czyli nawet gdy jest otoczony przez wrogów, nie powoduje to jego spadku parametrów. Trzecie jest to Sleeping Tears, ilekroć są w jego pobliżu Dauntless, czyli te postacie, jak jego siostra, jego umiejętności są zwiększone. I ostatnią jego umiejętnością jest Power Love. Czyli zawsze, gdy Alicja jest po jego stronie, jego zdolności są zwiększone. I to tyle, jeśli chodzi o Guntera. Ma on tylko potencjały osobiste, nie ma już bojowych. Bo dlatego, że jeździ w czołgu. No więc możemy lecieć dalej. Kolejną postacią do omówienia jest to Alicja Malhiot, czyli druga główna bohaterka Valkyrii. Jej umiejętnościami osobistymi są Contribute, czyli stojąc na gołej ziemi, podnosicie jej celność i dokładność. Drugą jej umiejętnością jest Maternal. Gdy jest obok przyjaciół, podnoszą się jej wszystkie statystyki, czyli już wiemy, że nie możemy ją puszczać samej w bój. Jej trzecią umiejętnością jest Mysterious Body, czyli czasami leczenie leczy całe życie. Taka dodatkowa umiejętność, jako że jest Valkyrią. I właśnie ostatnia umiejętność jest to Valkyria. Budzi się w niej niesamowita moc, gdy zdrowie spadnie poniżej połowy. No, będziemy musieli ją czasami doprowadzać do poziomu krytycznego, żeby mogła znieść wrogów z powierzchni ziemi. Umiejętnościami bojowymi Alicji są Undodgeable Shot, czyli ataki mają prawdopodobieństwo, że wrogowi nie będą mogli ich uniknąć. Drugą umiejętnością jest First Aid Boost, czyli uzdrowienie czasami jest większe. Chodzi tutaj oczywiście o te ich apteczki. Trzecią jest Resist Crossfire, czyli obrażenia od wrogów są mniejsze. I czwarte, Double Movement, czyli ma szansę poruszać się dwa razy po kolei. I to tyle, jeśli chodzi o naszych głównych dwóch bohaterów. Teraz przejdziemy sobie do snajperów. Naszym pierwszym snajperem, którym sobie omówimy, będzie Marina Wolfstan. Jej umiejętnościami potencjalnymi będą Pollen Arrayed, traci HP, gdy jest w pobliżu za dużo roślin. Trochę słaby jak na snajpera, nie może się kryć w zaroślach. Drugą jest to Lone Wolf, gdy jest obok sojuszników, spada jej umiejętność unikania się, uchylania. Czyli już wiemy, że musimy ją wypuszczać na samotne przygody. Trzecią jest to Night Vision, czyli lepsza celność w nocy. I czwartą, My Way, gdy jest sama, ma poprawione umiejętności. Czyli już wiemy, kto będzie zachodził w przeciwników samotnie od boku. Teraz przejdziemy sobie do umiejętności bojowych, a będą nimi Mistmaster, czyli strzelanie z wyższej pozycji, np. wieżyczek, poprawia siłę ataku. Drugą jest to Extra Shot. Mogą czasami kontynuować atak, ładując sobie jeden magazynek więcej. Czyli w przypadku snajperów jest to jeden pocisk więcej, co jest bardzo przydatną umiejętnością, bo bardzo szybko im się marnuje amunicja. Musimy czekać na następną turę, żeby im się załadowało. Trzecią jest to Penetration, czyli ich ataki czasami ignorują obronę celu. Bardzo super umiejętność. Czwarta jest to Ultimate Assurance. Ich dokładność strzału jest zwiększona na stałe. Tą umiejętność będziemy uzyskiwać pewnie na sam koniec gry, więc trochę na nią poczekamy. Ale to już tyle, jeśli chodzi o naszego pierwszego snajpera.
Przejdźmy teraz do drugiego. Naszym drugim snajperem w naszej drużynie będzie Katrina O'Hara. Jej umiejętnościami personalnymi będą Middle Breed, czyli w trawiastym polu ma zwiększoną obronę, czyli przeciwieństwo naszej poprzedniej snajperki. Druga jest to Pessimist, czyli mając mniej niż połowę HP, zmniejsza jej się obrona. Trzecia to jest Camille Dane, mając sojuszników w tej samej klasie jednostkowej w pobliżu, podnosi ich naturalną umiejętność uchylania się. Niestety jest to sprzeczne z naszą poprzednią snajperką, więc będziemy tej umiejętności bardzo rzadko korzystać. Czwarte jest to Ammo Warriors, czyli po ostatnim wystrzelonym pocisku spada siła ataku jej. Umiejętnościami bojowymi O'Hary są Assuring Boost. Dokładność strzału jest wznowiona przez określoną liczbę czasu. Ammo Rifle ma szansę na odzyskanie wszystkich amunicji po ataku. Rewelacyjna opcja, jak mówiłem, snajperzy bardzo szybko tracą amunicję. Trzecia jest to Rough Hunter, czyli zarówno uchylanie i siła ataku są zwiększone, jeśli strzela się w podwyższony cel. I czwarta jest to Penetration, ich ataki czasami ignorują obronę celu. Więc to tyle jeśli chodzi o nasze snajperki. Przechodzimy teraz do scoutów. Naszym pierwszym scoutem, jakiego sobie omówimy, będzie to Wave. Jego umiejętności osobiste jest to Need Freak, czyli obawy o brud powodują spadek celności. Trochę z lesek na faceta. Druga jest to Dancer's Bond, jest obok sojuszników, poprawia mu się obrona. Trzecie jest to Camp Defender, podczas obrony obozu ma zwiększone uniki, uchylanie się i atak. I czwarte jest to Stonewall, kucając przy murku poprawia mu się obrona. Czyli z tych umiejętności możemy wyniknąć, że to jest idealna osoba do obrony. Naszymi umiejętnościami bojowymi naszego snajpera jest Evasion Boost. Ma szansę na korzystanie z możliwości unikania. Druga jest to Power Scout, czyli obserwacja oraz większa ilość wrogów daje plus do siły ataku. Trzecia jest to Resist Crossfire, obrażenia od ognia wrogów są mniejsze. I czwarta Double Movement, czyli ma szansę poruszać się dwa razy po kolei. I to tyle jeśli chodzi o naszego pierwszego scouta. Przechodzimy teraz do drugiego. Naszym drugim scoutem, którego sobie mówimy, jest to Montley Leonard. Jego umiejętności osobiste to Middle Breed, czyli w zaroślach ma zwiększoną obronę. Isohobic, czyli przy lasierach traci zdrowie. Trzecim jest to Impatient, czyli ukrywanie z widoku powoduje, że szybko się niecierpliwi, co skutkuje spadkiem zdolności obronnych. Niestety ten scout posiada tylko 3 umiejętności osobiste. Umiejętnościami bojowymi naszego Montleya są Evasion Boost, czyli ma szansę na korzystanie z możliwości unikania. Drugą jest Skillet Assassin, czyli jeśli uda się skutecznie wyładować atak bez bycia zauważonym, siła ataku i uników wzrośnie, czyli idealne do zasadzek i zachodzenia od tyłu wrogów. Trzecią jest to Tired A, czyli podczas obrony jest szansa na uniknięcie jakichkolwiek krytycznych obrażeń. Czwartą i ostatnią jest Feel HP Recovery, czyli ma szansę na odzyskanie całego zdrowia po ataku. I to tyle jeśli chodzi o naszego Montleya. Przechodzimy do kolejnego scouta. Scouta, jakiego sobie teraz omówimy, jest to Nose Wordsworth. Jego umiejętnościami osobistymi są Contour Braid, czyli stojąc na gołej ziemi podnosi się jego celność i dokładność. Drugą jest Camaraderie, czyli mając obok Enjoinerów podnosi im się uchylanie, uniki. Trzecią jest to Butt Back, czyli pochylanie się podczas kucania kładzie cień na ich słabe plecy, powodując spadek w obronie. Chodzi tutaj oczywiście o przeciwników. Czwartą jest Welking Hater, czyli mając Welkina wokół jest męczące. Powoduje to spadek dokładności strzelania. Czyli Nose będzie rzadko przeze mnie używany, bo Welkina ma się prawie zawsze.
Umiejętnościami bojowymi Neosa są Sightin, czyli dokładność jest lepsza podczas celowania do wroga. Druga to First Aid Boost, czyli uzdrowienie czasami jest większe. Trzecia, Super Evasion, czyli umiejętności uchylania mają szansę być znacznie zwiększone. I czwartą jest to Concentration, czyli jest szansa na wszystkie strzały będą uderzały w jeden punkt. Minimalna pewnie szansa, ale jak już raz trafił głowę, całe 5 pocisków uderzy prosto w łeb. Ale dobrze, to już tyle, jeśli chodzi o tego skauta. Kolejną postacią, jaką sobie omówimy, jest to Suzy Evans. Jej umiejętnościami osobistymi są Contour Braid, czyli stojąc na gołej ziemi, podnosi się jej celność i dokładność. God Buddy, czyli będąc wokół dobrych przyjaciół, sprawia, że nawet na polu bitwy są trochę szczęśliwsi, co zwiększa ich siłę ataku. I to chyba będzie się odnosiło między innymi do Alicji naszej. Trzecią jest Tropei Hater, czyli niezależnie od przyczyny siła ataku jest obniżona w stosunku do szturmowców z karabinami. I czwarta, ostatnia jest to Humanitarian, czyli nie można wybaczyć sobie zakrzywdzenie innej osoby. Nie może podejmować żadnych dalszych działań po ataku, czyli to jest bardzo słaba umiejętność, bo nawet jak wykonamy atak, czyli nawet jak zaczniemy strzelać do przeciwnika, nic dalej nie będziemy mogli zrobić, czyli bardzo słabe. Dobra, teraz umiejętności bitewne. Pierwszą jest to Singing, czyli dokładność jest lepsza podczas celowania do wrogów. Druga to jest First Aid Boost, czyli uzdrowienie czasami jest większe. Trzecie to Super Evasion, czyli umiejętności unikania mają szansę być znacznie zwiększone. I czwarta jest to Full HP Recovery, czyli mają szansę na odzyskanie wszystkich swoich HP po ataku. Szczerze mówiąc, trochę słabo z tą naszą Suzy, bo nie możemy strzelać zbytnio do wrogów, bo tracimy od razu dalszą część ruchu. Więc sądzę, że będzie w moich rękach bardzo rzadko wykorzystywany. No ale dobra, przejdźmy teraz do kolejnego skauta. Kolejnym, jak i zarazem ostatnim skautem, jakim sobie omówimy, jest to Juno Corrin. Jej umiejętnościami osobistymi są Metallurgy, czyli bliskość metalu powoduje spadek zdrowia. Drugą jest to Born Leader, czyli mając sojuszników w pobliżu, budzi poczucie odpowiedzialności, która prowadzi do naturalnego pobudzenia zdolności obronnych. Trzecia jest to Claustrophobic, czyli w ciasnych pomieszczeniach i przestrzeniach takich jak rowy tworzą uczucia duszności, co powoduje do spadku siły ataku. I czwartą jest to Welkin Lover, czyli wystarczy wiedzieć, że jest w pobliżu Welkin, co daje pewność, impuls do dokładności. Ta ostatnia umiejętność byłaby bardzo fajna, gdyby nie Metal Allergy, co powoduje, że nawet jak stoi blisko Welkina, podnosi jej się dokładność, ale traci przez to swoje zdrowie. No, coś za coś. Umiejętnościami bojowymi Juno są Steel, czyli obrona jest wzmocniona, gdy jest w ukryciu. Druga to Skillet Assassin, czyli jeśli uda się skutecznie wydawać atak bez bycia zauważonym, siła ataku i uników wzrośnie. Trzecia jest to Super Evasion, czyli umiejętności uniku mają szansę być znacznie zwiększone. I czwarta, ostatnia jest to Double Movement, czyli ma szansę poruszać się dwa razy po kolei. Z tych umiejętności można wywnioskować, że idealna to postać jest do wyprzedzenia całej naszej drużyny ukrycia się w krzakach i strzelania właśnie z nich. Dobra, to tyle jeśli chodzi o skautów. Przejdziemy teraz do naszych szturmowców. Przy omówieniu szturmowców nie mogłem wybrać na pierwszy ogień nikogo innego niż naszą kochaną Rosie, czyli Brady Stark. Jej umiejętnościami osobistymi jest Desert Allergy, czyli gdy jest na piaszczystym terenie, traci zdrowie. Drugą jest to Strong Wield. Niestety tej umiejętności nie udało mi się przetłumaczyć i nie wiem niestety, co ona robi. Trzecią jest to Big Sister, czyli kiedy jest obok inny szturmowiec, jej możliwości są dużo większe. Czwartą jest Song of Peace, czyli widzą Dancers, w pobliżu jej siła jest dużo, dużo większa. Umiejętnościami bojowymi naszej Rosie jest Undercover Fire, czyli gdy jest przyczajona, ukryta,
jej siła ataku jest większa. Druga to jest Under Double Shot, czyli ataki mają prawdopodobieństwo, że wrogowie nie mogą ich uniknąć. Trzecią jest Dude Mine, czyli mina ma szansę nie wybuchnąć, gdy się na nią nadepnie. I ostatnie jest to Double Attack, czyli ma szansę atakować drugi raz. Jako że Rosie jest jedną z głównych bohaterek, czyli zawsze będzie u nas w oddziale. Kolejnego szturmowca, którego sobie omówimy, będzie to Alex Raymond. Jak to inni mówią, Beard, czyli ptaszek. Jego umiejętnościami osobistymi będą Nick Freak, czyli obawy o brud powodują spadek celności. Druga to Night Vision, czyli lepsza celność w nocy. Trzecia to jest Scout Killer, czyli dodatkowa moc przeciwko scoutom. I czwarta, ostatnia jest to Akrobat, czyli z wysokich miejsc ma lepszą celność. Umiejętnościami bojowymi naszego Raymonda będzie Mole Skills, czyli dokładność strzału wzrasta, gdy wróg jest blisko. Idealna umiejętność dla naszych szturmowców, bo i tak musimy podejść bardzo, bardzo blisko. Druga to jest Ambush Shooter, czyli wrogie jednostki w ukryciu mogą być dostrzeżone z tej samej odległości co zwiadowca. Bardzo przyjazna też umiejętność. Trzecia to jest Neutralize, czyli ataki mają ustawioną szansę zapobiegnięcia wroga od licznika ataku. Okej. I czwarta jest to Ultimate Damage, czyli parametry związane z atakami przeciwpiechotne są trwale znacznie zwiększone, ale niestety na tą umiejętność trochę poczekamy, bo ona nam się odblokowuje jako ostatnia. Dobrze, ale to już tyle jeśli chodzi o tego szturmowca. Wędrujemy dalej. Kolejną postacią, jaką sobie omówimy, będzie Mike Hawkins. Jego umiejętnościami osobistymi będą Metal Head, czyli zapach z żelaza czyści głowę, co prowadzi do pobudzenia siły ataku. Pesymist, mając mniej niż połowę HP, powoduje odrzucenie nadziei na przyszłość, co oznacza obniżenie obrony. I trzecia, ostatnia jest to Jam Jinxed. Urodzony pod pechową gwiazdą, jest on szczególnie podatny na broń ogłuszającą. Czyli facet, jeśli chodzi o umiejętności osobiste, ma bardzo słabe, więc w naszych rękach będzie rzadko wykorzystywane. Za to jeśli chodzi o umiejętności bojowe Hawkina, jest to Damage Boost, czyli siła ataku do celów ludzkich jest wzmocniona na określony czas. Drugie to Thrust Will, czyli siła ataku i obrony wzrasta w zależności od przechwytywania ognia przeciwnika. Trzecia to Mid Range Skills, czyli dokładność strzału ulega poprawie, gdy wrogowie nie są w bezpośrednim sąsiedztwie. I ostatnia jest to Phoenix, czyli mają szansę powrotu życia z pełnym HP, gdy ich HP spadnie do zera, czyli odrodzi nam się z popiołów. Jeśli chodzi o umiejętności bojowe, Make o dużo lepiej sobie z tym radzi, ale i tak sobie go odsuniemy na bok. A teraz lecimy dalej. Kolejnego szturmowca, którego sobie omówimy, jest to Wes Engelbart. Jego umiejętnościami osobistymi jest Child of Nature, czyli na otwardzanej drodze ma zmniejszoną obronę. Druga to jest Born Leader, czyli obok sojuszników ma poprawioną obronę. I trzecia jest to Challenge Lover, czyli ładowanie w obliczu wrogiego ognia powoduje wzrost siły ataku. I nasz Waze tylko posiada trzy umiejętności osobiste. Umiejętnościami bojowymi Waze'a są First Ace Boost, czyli uzdrawianie czasami jest większe. Untouchable Shot, czyli ataki mają prawdopodobieństwo, że wrogowie nie mogą ich uniknąć. Super Damage, czyli moc ataku na człowieka jest procentowo zwiększona. I ostatnie jest to Double Attack, czyli mają szansę zaatakować drugi raz. I Waze to jest moim zdaniem jeden z najlepszych naszych szturmowców, więc będzie u nas w drużynie na stałe. Ale lecimy teraz dalej. Postać, jaką sobie teraz omówimy, jest to Wendy Chaslock. Jej umiejętnościami osobistymi jest Metal Head, czyli zapach żelaza czyści głowę, co prowadzi do pobudzenia siły ataku.
Druga to jest shut in, czyli gdy zaszyje się w obozie, wtedy przestaje zwracać uwagę na świat zewnętrzny, co powoduje spadek w obronie. I trzecia, ostatnia jest to outclass, czyli mając sojuszników w tej samej klasie jednostkowej w pobliżu, obniża ich zdolności uchylania. I już z tych umiejętności odrzucamy naszą Wendy z grania. Umiejętnościami bojowymi Wendy są Damage Boost, czyli siła ataków od celów ludzkich wzmocniona na określony czas. Druga to jest Kamikaze, czyli zarówno dokładność i uchylanie wzrasta się, gdy HP spada do jednej cyfry. Wow. Trzecia to jest Dude Mine, czyli mina ma szansę nie wybuchnąć, gdy na nią się nadepnie. I czwarta, ostatnia jest to Fenix, czyli ma szansę powrotu do życia z pełnym HP, gdy ich HP osiągnie 0. No i tutaj Wendy ładnie może się pokazać z dobrej strony, gdy zmniejszymy jej zdrowie do jednej cyferki, wtedy wzrasta jej dokładność i uchylanie, przy tym ma większą siłę ataku do celów ludzkich. Może na przykład zraszować przez miny, które mogą nie wybuchnąć, zadać sporą ilość obrażeń przeciwnikom, potem umrzeć i się odrodzić z pełnym HP, czyli to akurat Wendy bardzo dobrze pokazuje się. Ale lecimy dalej. Ostatnim szturmowcem, którego sobie omówimy, będzie to Eddie Nelson. Jej umiejętnościami osobistymi są Contribute, czyli stojąc na gołej ziemi podnosi jej celność i dokładność. Dwa to jest paniki, czyli strzelanie w twarz wroga doprowadza ich do paniki, co zmniejsza ich siłę ataku. Trzecią jest to Born Leader, czyli mając sojuszników w pobliżu budzi poczucie odpowiedzialności, która prowadzi do naturalnego wzrostu zdolności obronnej. I czwarte jest to Rosie Hater, czyli mając Rosie w pobliżu powoduje spadek siły ataku. Moja to jest akurat ulubiona postać w tej grze, jedna z ulubionych, ale szkoda, że ma tą umiejętność Rosie Hater. Gdyby nie to, byłaby całkiem spoko. Umiejętnościami bojowymi Eddie są Melee Skills, czyli dokładność strzału wzrasta, gdy wróg jest blisko. Drugie jest to Untouchable Shot, czyli ataki mają prawdopodobieństwo, że wrogowie nie mogą ich uniknąć. Trzecie jest to Super Damage, czyli moc ataku na człowieka jest procentowo zwiększona. I czwarta jest to Feint, czyli mają szansę powrotu do życia z pełnym HP, gdy ich HP spadnie do zera. I sumując te wszystkie umiejętności, Eddie jest super, moim zdaniem, jedną z lepszych postaci w tej grze. Gdyby nie te Rosie Hater, ale wystarczy ich trzymać trochę dalej od siebie i naprawdę będzie bardzo dobrze. Ale dobra, teraz przechodzimy do Lancierów. Więc nastała pora na Lancierów, a pierwszym będzie Largo Potter. Jego umiejętnościami osobistymi jest Chill of Nature, czyli na odwracanej drodze ma zmniejszoną obronę. Druga to jest Loyal Teammate, czyli gdy jest otoczony sojusznikami, przeżywa trudny rozkwit umiejętności. Słucham? No dobra, nieważne. Trzecie to jest Big Hurter, czyli ożywiając go, jego zdrowie będzie miało 0. Czyli coś bardzo ciekawa umiejętność. I czwarta jest to Virgin Manning, czyli gdy dotyka ziemi, jego zdolności rosną. Trochę nie do końca rozumiem to swoje tłumaczenie z tego, ale jak to Largo, zawsze będziemy go wykorzystywać, więc będzie dobrze. Umiejętnościami bojowymi Largo są First Aid Boost, czyli uzdrowienie, czasami jest większe. Tank Slayer, gdy jest dwa lub więcej czołgów, dostaje on boost do ataku. Double Tank Damage, czyli ataki mają szansę zająć uszkodzenia zarówno korpusu zbiornika, jak i bieżnika, czyli chodzi o całe tułowie. I czwarty jest to I'm Ammo Refill, czyli masz szansę odzyskania większej ilości amunicji po ataku. No i te umiejętności są naprawdę bardzo dobre, jeśli chodzi o naszych lancerów, szczególnie Ammo Refill, bo lancery bardzo szybko tracą amunicję, są bardzo potrzebne. Ostatniego lansiera, którego sobie mówimy, jest to Nils Dearden. Jego umiejętności osobiste to City Kid, czyli w miastach i na utwardzonych drogach ma zwiększoną obronę. Druga to jest Lone Wolf, czyli gdy jest obok sojuszników, spada mu umiejętność uników.
Trzecia jest to Camp Defender, czyli podczas obrony obozu ma zwiększone uniki i atak. I czwarte to jest Misogonist, czyli przy kobietach ma zmniejszoną celność, czyli taki kobieciarz nam się trafił. Umiejętnościami bojowymi Nilsa są First Aid Boost, czyli uzdrawianie czasami jest większe. Druga to jest Stunt Ready, czyli defensywy otrzymują boost, kiedy wejdą w zakres przychwytywania ognia wroga. Trzecia to jest Super Anti-Armor, czyli atak przeciw czołgom zwiększony. I czwarte jest to Ammo Rifle, czyli ma szansę odzyskiwania większej ilości amunicji po ataku i to laser jest ten bardzo dobry, a szczególnie w obronie. Ale to tyle jeśli chodzi o naszych laserów. Przejdźmy teraz do ostatniej klasy do omówienia, czyli Enginerów. Pierwszego Enginera, którego sobie omówimy, jest to Homer Perron. Jego umiejętności osobiste to Nick Freak, czyli obawy o brud doprowadzają o spadek celności. Drugie to jest Fray Body, czyli mając niespełna pół pełnej AP, sprawia, że czuje się całkowicie wyczerpany, co prowadzi do obniżenia obrony. AP to jest tej punktu ruchu, jakby ktoś nie wiedział. Trzecia to jest Lonail, czyli samotny i szybko wkrada się, gdy sojuszników nie ma w pobliżu, co prowadzi do zmniejszenia zdolności uników. Czwarta jest to Masochist, czyli mając niespełna pół pełnej HP, sprawia, że w niewytłumaczony sposób staje się szczęśliwszy, przyczyniając impuls w obronie. Dość straszne, nie sądzicie? Umiejętnościami bojowymi Homera jest Untouchable Shot, czyli ataki mają prawdopodobieństwo, że wrogowie nie mogą ich uniknąć. Druga to jest Poison Tolerance, czyli nabyta tolerancja na toksyny czyni go odpornym na ich dolegliwości. Trzecia to jest Super Fierce Aid, czyli uzdrawiającej moc Ragnite są czasami zwiększone. Czwarta jest to Ultimate Defense, czyli zdolności obronne są znacznie zwiększone na stałe. Nasz Homer rewelacyjny w swoich umiejętnościach nie jest, chociaż ciekawa jest ta jego umiejętność obronna, czyli w obronie nam się na pewno przyda. Kolejnym Enginerem, którego sobie mówimy, jest to Nadine. Jej umiejętnościami osobistymi jest Pollen Allergy, czyli traci zdrowie, gdy jest w pobliżu za dużo roślin. Druga to jest Darnce's Bolt, czyli posiadając braci, zamierza ich chronić, obudzając swoje zdolności obronne. Trzecia to jest Camartain, mając obok Enginerów, odnosi im uniki. I czwarta to jest Rear Guard, gdy ostatnia się rusza, podnosi się jej siła ataku. Niestety tej umiejętności nie będziemy wykorzystywać, bo moi Enginerzy głównie będą dawali amunicję naszym Lancierom i Snajperom. Umiejętnościami bojowymi Nady są Reaper Boost, czyli naprawy wykonywane na zbiorniki mają szansę na przywrócenie zwiększonej ilości HP. Trzecia to jest Rise's Crossfire, czyli obrażenia od ognia wroga są mniejsze. Trzecie jest Super Defense, czyli zdolności obronne są znacznie zwiększone przez określony procent czasu. Czwarte jest to Double Action, czyli ma szansę podjąć dwie akcje po kolei. Dzięki temu Nadia jest już lepsza od naszego Homera. Ostatnią postacią, jaką sobie omówimy, jest to Claudia Mann. Jej umiejętnościami osobistymi jest City Kid, czyli w miastach i na otwardzonych drogach ma zwiększoną obronę. Druga to jest Shot-In, czyli gdy się ukryje i przestaje się zwracać na jej uwagę, spada jej obrona. I trzecie to jest Unlucky, czasami zdaje obrażenia krytyczne. Unlucky czasami zdaje obrażenia krytyczne, okej. Nie będę się kłócił. Umiejętności bojowe Cloudy są to Defense Boost, czyli od czasu do czasu ma zwiększoną obronę. Druga to jest Demolition Man, czyli granaty zadają czasami więcej obrażeń. Trzecie jest to Super Repair Boost, czyli naprawy wykonywane na zbiorniki mają szansę na przywrócenie znacznie zwiększonej ilości zdrowia. I czwarte jest to Invisible, czasami ataki wroga nie zadają obrażeń. To wszystko już postacie, które sobie omówimy. Nie będę omawiał wszystkich postaci w grze, bo nie będę wszystkimi grał, więc uznałem to za bezsensowne. Mam nadzieję, że te spolszczenie, moje przetłumaczenie się Wam bardzo spodobało. Wiem, że na pewno są tam błędy, które mi wypomnicie i bardzo dobrze chcę się nauczyć na tym i poprawić swój angielski tak naprawdę. To wszystko mi w tym
pomoże. Mam nadzieję, że to się wam nie przeszkadzał zbytnio mój głos, bo za cudowny nie jest. A miło się może go słuchało, kto wie. Ale dobrze, dziękuję za oglądanie, bardziej za słuchanie, bo pół godziny nie słuchaliście, co jest bardzo dużo. Więc dziękuję, mam nadzieję, że się wam spodobało. Zachęcam do innych odcinków, jak i do innych serii. Adios, moi drodzy.